dzisiejszym filmie poróżniemy sobie kwestię sharentingu, a bardziej oversharingu, który występuje ostatnio naprawdę bardzo często. Dzisiaj poruszymy sobie m.in. temat Weroniki, czy Friza, Anieli Bogusz, czy też po prostu dwóch największych odklejusów, Weroniki i Maxa. I brzmi to niegroźnie, nie? No to poczekajcie, aż zobaczycie ich kanał, bo jest to po prostu tragedia. Ale zanim do nich przejdziemy, to może wytłumaczę wam, co to jest sharenting, chociaż prawdopodobnie większość z was już o tym wie. Więc jeśli chcemy najprostszymi słowami opisać, czym jest sharenting, no to jest to po prostu udostępnianie wizerunku swojego dziecka w internecie, czy też informacji o nim. Zwykle takie dziecko jest nawet za małe, żeby w ogóle mieć świadomość tego, co się dzieje wokół niego i że rodzice udostępniają jakieś treści na jego temat w internecie, które na przykład mogą zobaczyć ludzie spoza rodziny. No ale przecież nie ma nic złego w stawianiu zdjęć swojego dziecka, nie? Nie? O ironio, bo właśnie sharenting jest największym zagrożeniem dla dziecka, które rodzice chyba mogą spowodować. Natomiast powodem tych zagrożeń, które mogą wystąpić, które zaraz sobie omówimy, będzie oversharing, czyli bardzo ciemna strona sharentingu, której aż nadmiernie publikuje się informacje, zdjęcia swojego dziecka, nie widząc w tym żadnego problemu. Takie osoby powinny wiedzieć, że po zwykłej informacji, o której dziecko idzie do przedszkola i jak przedszkole się nazywa, czy samej twarzy dziecka, czy nawet imieniu i nazwisku, można to dziecko znaleźć i zlokalizować. Wydaje mi się, że większość rozumie, jakie to ma ze sobą konsekwencje w momencie, kiedy osoby w takiej, jak to, nie wiem, nazwać krzywej moralności, które nazywamy na P, mogą wykorzystać takie informacje, podszyć się na przykład pod ciocię czy wujka dziecka, no i po prostu przejść i odebrać je z przedszkola, biorąc pod uwagę to, że będą znali imię czy nazwisko dziecka, godzinę, o której kończy w przedszkolu, no to naprawdę nie trudno jest wcisnąć jakieś kłamstwo takiej przedszkolance i udawać, że jest się krewnym takiego dzieciaka. Szczególnie, że chyba sami wiecie, jak łatwo jest po prostu znaleźć czyjąś rodzinę i dowiedzieć się, kto jest dziadkiem, kto jest babcią, a kto jest ciocią takiego dziecka i to wszystko przez Facebooka. I teoretycznie przedszkola mają obowiązek wydawać dziecko tylko rodzicom, ale wszyscy wiemy, jak to jest. Jednak musimy też poznać różnicę między oversharingiem, czy w ogóle sharentingiem takich zwykłych, szarych ludzi, a celebrytów, okej? Okay? To jest taka spora różnica, bo kiedy, no, zwykłymi, szarymi ludźmi raczej zainteresują się jakieś pojedyncze jednostki, tak celebrytami interesuje się dość dużo osób. Dość dużo to w sumie mało powiedziane, bo nawet miliony. No, w niektórych przypadkach setki tysięcy, czy nawet mniej, ale wciąż jest to na pewno większa odsetka ludzi, niż jeśli mówimy o po prostu człowieku, który nie jest osobą publiczną. Dzieci celebrytów są oczywiście jeszcze bardziej zagrożone. Biorąc pod uwagę przykład Wersow, która ukrywała, że jest w ciąży przez pewien czas, no to jakoś jej się to udawało, jednak potem wiadomo, bardzo trudno było ukryć jej ciążę, szczególnie, że jest content creatorem, musi nagrywać filmy, no i był ten brzuszek po prostu zauważalny, ludzie zaczęli się coś tam domyślać. No i musiała w końcu powiedzieć, że jest w ciąży, ogłosić to. No ale taka Lil Masi na przykład stwierdziła, że przecież po co w ogóle, nie wiem, trochę prywatności? Najlepiej ogłosić całemu światu, że jest się w ciąży przy pierwszych tygodniach ciąży, no bo nie ma tutaj nic, nie widzę nic w tym złego, tak? Nic, nie ma w tym nic złego. Jezu, jaki szok! Na początku tego filmu była reakcja moja, jak zrobiłam test ciążowy. Ten test ciążowy zrobiłam jakieś 3 tygodnie temu i wtedy już byłam w 4 tygodniu ciąży. Ale dobra, na razie może odstawmy Aniele Bogusz czy Friza i Wersow na bok i zajmijmy się Weroniką i Maxem, bo to, co oni odwalają, jest po prostu absurdalne. Ponieważ na kanale Weronika i Max możemy zobaczyć ponad 72 filmy, które w tytule mają córka, dziecko, ciąża czy cokolwiek nawiązujące do dziecka. Nie były liczone filmy, które miały na przykład na miniaturce babcie, a w tytule to była wielka niespodzianka, mimo tego, że logiczne jest to, że właśnie w tym filmie powiedzieli tej babci, że no będą mieli dziecko. Także bierzcie pod uwagę, że jedyne filmy, które były przeze mnie liczone, miały dziecko, córka czy ciąża w tytule. I 72 filmy w przeciągu, nie wiem, 9 miesięcy, odkąd ogłosili, że będą mieli to dziecko? Ale przecież 72 odcinki, a 9 miesięcy
miesięcy to nie jest aż tak dużo. No dobra, to załóżmy, że każdy miesiąc ma po 30 dni. No nie będziemy liczyć 31, bo niektóre mają 31, 30, a niektóre 29. Wiadomo, nie będziemy tego liczyć. Załóżmy, że każdy miesiąc ma po 30 dni. Wykonując jakieś najbardziej podstawowe obliczenia matematyczne, wychodzi, że w 9 miesiącach macie 270 dni, a co za tym idzie, prawie 4 filmy na miesiąc. Jednak nie 4 filmy w miesiącu, a około 8, z częstotliwością ich wrzucania nawet co 4 dni. Oczywiście miejcie w pamięci to, że ja liczę tylko filmy mające w tytule ciąża, dziecko, córka, więc tych filmów było na pewno więcej. Co za tym idzie, czy podchodzi to pod oversharing? Tak. Mnie najbardziej osobiście zdenerwowały m.in. te filmy jak to Q&A, czy jak się potem okazało, to samo Q&A, które po prostu powtórzyli, no tylko że z innymi pytaniami, wiadomo, i trochę tytuł inny, chociaż w sumie polega na tym samym. Czy film Zmieniam pieluszkę dziecku? Już naprawdę pomijając fakt, jak bardzo te filmy są po prostu nudne. No bo przecież musimy wrzucać filmy do internetu, bo inaczej nie zrobimy pieniędzy, a jedyne co robi nam wyświetlenia to nasze dziecko, więc musimy publikować go jak najwięcej i zarabiać na nim jak najwięcej. Nie no, gratuluję, tak to świetny pomysł, żeby upubliczniać jak dosłownie zmieniasz pieluszkę swojemu dziecku i narzekasz na to, że zrobiło kupę. Gotowy? Nie pokażę wam, no bo z racji normalne, że wam nie pokażę córki. W razie czego? Mam to, nie? Ale no dobra, no raczej nie, no jak naprawdę to będzie potrzebne, to wtedy wezmę, nie? Rozepnę najpierw, tak jak Karolina uczyła. Teraz spojrzę. Afu, moja wasza córka spełnia swoje potrzeby naturalne, afu, ale to jest obrzydliwe. Ale nagrywaj mnie, bo muszę reagować mocniej. No co jest źle? Dobra, na razie biorę bez. Kurde! No weź to z główki dziecka! Wow, jesteście naprawdę prześwietni, naprawdę bardzo pomysłowi. Skąd wzięliście tak przeniesamowity pomysł na film? Kurde, no jestem pod wrażeniem! Nie no, ale jakby pokaż zaraz tą pieluszkę dziecka i zrobisz jeszcze taką bardziej obrzydzoną minę, nie? No dawaj, dasz radę, no dawaj, reaguj mocniej, troszkę mocniej! To nie jest na główce. No nie na główce, ale obok główki by się obróciła i by też... Jezu. On ma maskę budowlaną, która nawet nie chroni przed przykrymi zapachami. Szczerze, żal mi po prostu tego dziecka, bo za takie, wiecie, kilkanaście lat obejrzy ten film i uświadomi sobie, jakimi idiotami są po prostu jej rodzice. Gdzie mam to odłożyć? Tu, w pieluchę. No. Dokładnie dupka, możesz sobie ją obrócić. No wiem, Karolina uczyła. Aha. Ale ona ma brzuszek. No dobra, nie mają takie brzuszki. Dawaj, dupkę tu. Ja mam tylko takie szczere pytanie, czy ktokolwiek tak nieironicznie to ogląda, myśląc ha, będzie przebierał swojemu dziecku pieluchę, ale to jest super content, muszę kliknąć w ten film. Co ta robi? Przybija ci w końcu tą dupkę małą. Zdrówko. Zdrówko, kotuś. No nie jest tak źle, kurde. My... Ten pierwszy moment był taki szokujący i wtedy musiałem tą maseczkę, bo naprawdę... Miałem odruch wymiotny. Bo ja nie wiem, kto normalny patrzy na gówno. Ej, nie wiem, kto normalny nagrywa, jak przebiera swoje dziecko. Czyli zakładam to tak kładę, nie? Mhm. Teraz robimy cię tak. Ta zrobi trochę na boczek, no, tu podłoży, to trzeba zdecydowane ruchy robić, wiesz, tak jak Karolina wtedy robiła i jak ja robiłem na, a tak cię wrzucę tu, jak ja to kurwa, jak to teraz? Bro is really struggling. Nie żeby coś, ale to jest tylko pieluszka, zapięcie tego naprawdę nie jest trudne, mi w wieku 10 lat jakoś się to udawało. No, uwaga. Jakaś spokojna jestem. Tu. I zapięty bobas. Tak. Oj, zapięty! No. No, i tatuś zapiął ładnie. A tu, czekaj kochanie, już ten. A tutaj tatuś, zobaczcie, o. Do wyrzucenia ma.
Wow, gratuluję, spełniłeś swoje bare minimum jako ojciec. Graty naprawdę za zrobienie najbardziej podstawowej rzeczy jako rodzic. Gratuluję! Jak mnie to po prostu denerwuje, jak ludzie, podczas kiedy mają dziecko, nagle robią wokół niego dosłownie wszystko, tylko żeby zrobić sobie content. Ich dosłownie cała osobowość zaczyna polegać na tym, że mają dziecko. No nie wiem, graty czy coś? Jedynym plusem jest takim, że nie tylko dziecko będzie się potem wstydzić, bo oni również. Chcę tylko prosić autorów tych filmów, jeśli jakimkolwiek cudem obejrzą ten film, o to, aby zaprzestali tych działań, bo są po prostu żenujące, żałosne i desperackie. Po drugie, naprawdę nikogo nie obchodzi to, czy uprawiacie seks przy dziecku, czy też w ciąży, czy uprawialiście. Naprawdę każdy ma to gdzieś. I może skończcie poniżać swoją córkę, nagrywając takie filmy typu zmieniam swojej córce pianuszce, bo naprawdę wyjdzie to tylko po prostu na złe waszej córce. A wydaje mi się, że to w tym momencie powinno być najważniejsze, czyli bezpieczeństwo waszej córki i to, jak ona będzie się czuła. A na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Współczuję po prostu. No a wy napiszcie, co o tym sądzicie. Do usłyszenia.